Cześć, witam Was bardzo serdecznie na nowym filmie. Będzie to prezentacja nowości w mojej kolekcji. Przesyłka z firmy PMR Modele. Otwieramy, zobaczmy co jest w środku. Z chwilą odebrałem paczkę. A są to kolejne dwie węglarki. Tak spodobała mi się tamta węglarka, że postanowiłem kupić kolejne. Zresztą węglarek nigdy za dużo, to się zawsze przyda w składzie. Te są z epoki piątej. Zobaczcie, numer katalogowy to jest 500014. Jest to set dwóch węglarek, epoka 5A. Zobaczcie, jak to wygląda. Co my tutaj mamy? W zestawie są sprzęgi i jakieś węże. W jednym i drugim wagonie. No i obejrzyjmy sobie, jak wyglądają węglarki z epoki 5A. To jakieś poprochy. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby się jakoś szczególnie różniły od tych węglarek z epoki czwartej, ale to możemy sobie za chwilę sprawdzić. Czy tak wyglądają pod spodu? Jest to dokładnie ten sam typ węglarki, więc może być różnica tylko jakaś minimalna w oznaczeniach, ale możemy sobie to zaraz to zobaczyć. Prezentują się ładnie. Zobaczmy drugą. Tu jakieś poproszki. Troszkę dmuchnę, żeby to się tego pozbyć. Druga węglarka wygląda tak samo, więc jak pierwsza. Zobaczmy sobie porównanie z węglarką z epoki czwartej. Będziemy widzieli zaraz, czy one się czymkolwiek różnią, czy po prostu wyglądają tak samo, tylko mają inne oznaczenia epoki. Zaraz wezmę. Mam tutaj przy sobie tą węglarkę z epoki czwartej. Zobaczcie, jak pamiętacie, to była epoka 4B. Otworzę ją. I teraz sobie zobaczymy, czy czymś te węglarki się różnią. Proszę bardzo, to jest węglarka z epoki czwartej. Gdzie jest delikatna różnica w oznaczeniach. Haki mają również inny kolor.
Tutaj są żółte, tutaj w kolorze czarnym. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Delikatnie tutaj się różnią też oznaczeniami. Tutaj ten piorun jest na tle czarnym, a tutaj na tle żółtym. I również tutaj mamy takie drobne, naprawdę troszeczkę inne oznaczenia są. Czyli tak naprawdę jest to ten sam dokładnie typ wagonu. Różni się tylko i wyłącznie z oznaczeniami. Ale jak już mówiłem, po prostu węglarek nigdy za dużo, a nie mam ich zbyt wielu. O, różni się też środkiem. Zobaczcie, jest inny środek. Po C4, zobaczcie, tutaj jest środek taki, że nie ma tak bardzo nic. Tutaj jest taki, chyba nie wiem, czy to jest drewno, czy coś takiego. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Ale będzie to fajne uzupełnienie kolekcji. Po prostu będzie... takie właśnie dodatkowe to będą węglarki w mojej kolekcji, także będzie fajny skład jakiś. Na pewno zobaczycie je w akcji, kiedy będą jeździły na makiecie. Jest jeszcze taki set dwuwagonowy z Piko, również węglarek, też zamierzam go kupić, aby właśnie uzupełnił jeszcze moją kolekcję węglarek. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do kolejnych. Dziękuję oczywiście wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.